Nie mamy wątpliwości żadnych, że nasze miasto przyciąga. Miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Czym przyciąga? No mnie to przyciąga od małego już, więc chyba tymi korzeniami mnie tutaj przyciąga. Łódź przyciąga entuzjazmem ludzi do tego, żeby promować i kochać swoje miasto. Imprezami kulturalnymi takimi jak fotofestiwal czy festiwal designu, też Camera Image. Łódź również mnie przyciągnęła. Od niedawna mieszkam w Łodzi, lubię to miasto, także przyciąga, tak. Miasto przyciąga mnie jak magnes. Jak magnes. No ja myślę, że istnieje taka magnetyczna siła. Dzisiaj będziemy promowali Łódź właśnie poprzez magnesy. Chcemy wszystko zorganizować tak, żeby jutro ludzie jadąc do pracy jechali z magnesami na samochodach i promowali świadomie, bądź też nieświadomie, Łódź jako europejską stolicę kultury. Cieszę się, że wróciły do Łodzi czasy kolejek. Proszę ustawiać się w kolejce w takim razie. Krzysztof Cendrowicz, Łódź Art Center. Klei się do wszystkiego, co metalowe. Jest to bardzo prosto w obsłudze. Przyłożyć do powierzchni metalowej, przycisnąć, klei się samo. Najlepiej przykleić na samochód. Jak ktoś naklei na lodówkę, czy na jakikolwiek inny element metalowy, nie obrazimy się, będzie dobrze. Jeżeli ktoś z Was chce nam pomóc, chce uczestniczyć w tym happeningu, proszę wejść tutaj w tą kolejkę. Mapkę dostałyście? Dziękuję, powodzenia. Mamy mapki do podziału, każdy chętny dostanie magnesy i będzie mógł po całym mieście, tylko po śródmieściu roznosić magnesy, nalepiać na tylne szyby samochodów. Jest niezła kolejka, pasaż Schillera rzadko kiedy widzi tyle osób, zwłaszcza w czasie demonstracji politycznych. Dzisiaj jest niepolitycznie, jest tłum ludzi, którzy chcą promować Łódź, rozdać te 150 tysięcy magnesów. Im większe blokowisko, tym więcej samochodów, tym szybciej się pozbędziecie tych magnesów i tym więcej osób wynagrodzicie. Sprawy mi się w dłoni nie mieszczą, sporo ich będzie. Będzie niezłe oblężenie na kozinach. Myślę, że barierki, samochody. No zobaczymy, z czym to się klei. Najpierw centrum, a później Olechów. Wypuszczę się na Rubieże. Od Kilińskiego do Uniwersyteckiej. Okolica ulicy Nowej, Piłsudskiego i Rydza Śmigłego. Na planach 45 roku była to wieś Widzew, czyli ulica Batorego, Widzewska, Nowy Świat. Promowanie Łodzi, no to młodzi nie zawsze mają tyle czasu. Ja jako emeryt postanowiłem pomóc. Mieszkam na Teofilowie. Tu są trzy osiedla. Tam jest stacja benzynowa i będę kierowcą wręczał i prosił o promowanie Łodzi. Naszą rolą jest to, żebyśmy pokazali wszystkim, że Łódź kulturą stoi. Znawca historii Łodzi Ryszard Bonisławski. Ktoś mi tu powiedział, ale cóż to za promocja, jeśli my w Łodzi promujemy stolicę kultury. A dlaczego mamy jej tu nie promować? Łodzianie muszą najpierw w to uwierzyć. Jeśli oni uwierzą, wtedy mamy szansę na sukces. Jestem sportowcem, ale wspieram również tą inicjatywę. Łódzki lekkoatleta Artur Partyka. Wszyscy, którzy mogą pomóc, ci, którzy mogą to rozpropagować, są bardzo cenni i mile widziani, stąd też udział mojej osoby. Dlaczego sportowcy mieliby nie pomagać w zdobyciu tego tytułu? Magnes działa w dwie strony, w zależności jak się położy. My kładziemy nacisk na to, że przede wszystkim Łódź przyciąga. Przyciąga mnie jak magnes, magnes, jeszcze siła cała w nas, jako łodziana.